Pozwolą Państwo, że już na siedząco przedstawię porządek obrad. W punkcie pierwszym otwarcie sesji, w punkcie drugim przedstawienie porządku obrad, w punkcie trzecim sprawozdanie z pracy burmistrza miasta, punkt czwarty interpelacje, zapytania radnych, punkt piąty informacja na temat aktualnej sytuacji SPZ Osłobarców, punkt szósty sprawozdanie działalności Straży Miejskiej za 2013 rok, punkt siódmy rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogą wewnętrznym na terenie gminy miasta Lubartów, inicjatywa uchwałodawcza doraźnej komisji do spraw nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub drogami wewnętrznymi oraz wznoszenia pomników Lubartowych. Punkt 8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych. Punkt 9. Wolne wnioski. Punkt 10. Zamknięcie obrad. Czy są jakieś uwagi do proponowanego porządku?